Raz, kiedy się modliliśmy dzisiaj, dostałam taką kartkę, wiecie, z Słowem Bożym, z prawdami Bożymi, z całą wymianą krzyżową. I przybiłam ją do krzyża takim samym gwoździem, jak Jezus został przybity. I co to oznacza? Na krzyżu, na każdym rogu, w każdym kościele katolickim wisi wymiana krzyżowa. To jest informacja prorocza, to jest Ewangelia. To jest informacja o zbawieniu. To Jezus wisi na krzyżu, bo na krzyżu Golgoty wisi Słowo Boże, które mówi o tym, umarłem za Ciebie, abyś był zbawiony, jeżeli tylko w to uwierzysz. Pójdziesz do nieba, jeżeli oddasz mi swoje życie, narodzisz się na nowo i wstaniesz z martwych. Będziesz błogosławiony finansowo, jeżeli uwierzysz w to, że ja wiszę na tym krzyżu, bo przybiłem całe przekleństwo pokoleniowe i przekleństwo braku błogosławieństwa i przełomu finansowego. Jeżeli zobaczysz mnie na krzyżu Golgoty, będziesz wiedział, że to ja umarłem za Ciebie i wstałem z martwych. Nie ma usprawiedliwienia dla żadnego człowieka, bo wszyscy widzą Jezusa na krzyżu. Kiedyś wchodząc do kościoła katolickiego, pytałam: Boże, dlaczego ten człowiek tam wisi? Nie byłam osobą wierzącą, ale byłam osobą religijną. Nie ma usprawiedliwienia, bo on umarł z miłości. Powiedział: ja swoje życie daję sam i sam schodzę na ziemię i wchodzę na krzyż. Ta kartka to jest prawo łaski. Tak jak Jezus zszedł z góry i przyniósł 10 przykazań, tak Jezus przyszedł i przyniósł prawo łaski. On jest Bogiem przymierza. On położył swoje życie. Więc kochany katoliku, baptysto, jakiegokolwiek wyznania jesteś, na każdym rogu, przy każdej wsi, za każdym płotkiem wisi Ewangelia, wisi wymiana krzyżowa. Spójrz na to, zobacz to, zobacz to. To jest tam napisane, żywe słowo jest napisane i wisi przybite do krzyża. Tak jak był wąż wywyższony na pustyni, na drewnie, tak Jezus Chrystus jest wywyższony. Siedzi teraz na tronie z Bogiem Ojcem i nie ma dla nas śmierci. Ewangelia jest głoszona wszędzie, wszelkiemu stworzeniu i to jest wymiana krzyżowa dla Ciebie i dla mnie, w jakimkolwiek miejscu teraz jesteś. Patrz na krzyż, rozmyślaj o nim, myśl o Jezusie, myśl o tym, jak umarł za Ciebie i wstał z martwych. Nic innego i nikt inny nie ma dzisiaj znaczenia. Amen. Amen.